Kochani, tematem tego spotkania będą akrobacje kulinarne Wielkopolski. Ja się nazywam Patrycja Beba, to jest mój kolega Norbert Szalaty i dziś chcielibyśmy zabrać Was w miejsca, których być może jeszcze nie znacie i pokazać Wam potrawy, których też nie znacie, a przynajmniej nie znacie ich pod tą nazwą, którą my Wam dziś przedstawimy. Zapraszamy! Ciekawa jestem, jaki jest Wasz dobry pomysł na spędzenie Waszego wolnego czasu. Niektórzy bardzo lubią poświęcać swój wolny czas na to, co lubią robić, czyli na realizację swojego hobby. Inni spędzają go na przykład z rodziną bądź przyjaciółmi. Jeszcze inni wolą sobie po prostu poleżeć i troszeczkę odpocząć. Kolejna grupa osób może na przykład chcieć inwestować w siebie i uczyć się. Inni słuchają muzyki, jeszcze inni uprawiają sport, ale jest też grupa osób, która każdą wolną chwilę spędza w kuchni. Są to osoby, które bardzo lubią gotować. Jestem ciekawa, jak Wy spędzacie swój wolny czas. Kiedy będziecie mieli możliwości, to zapraszam Was w wiele miejsc w naszym regionie, w Wielkopolsce. Możecie odwiedzić gospodarstwa agroturystyczne. W tych gospodarstwach oferuje się przede wszystkim najpyszniejsze smaki naszego regionu. Myślę, że nie powinno być problemu, żebyście w swojej okolicy takie gospodarstwo znaleźli. Jest to nie tylko wspaniałe miejsce do odpoczynku, mamy doskonały kontakt z naturą, tereny zielone, także szczególnie jest to ważne dla osób, które mieszkają w mieście, które nie mają na co dzień możliwości spędzenia czasu na łonie natury. W gospodarstwach agroturystycznych mamy też kontakt ze zwierzętami. Możemy pomóc przy opiece nad nimi, możemy je karmić, ale to, co najważniejsze, to pyszne domowe posiłki. Są to miejsca, gdzie możemy zjeść coś smacznego, coś, co już od wielu lat gości na stołach w polskich domach, a być może tego nie znamy. Czy znacie jakieś imprezy kulinarne w Wielkopolsce, albo czy w ogóle znacie Wielkopolskę pod kątem kulinarnym? Wśród najbardziej popularnych szlaków kulinarnych w Polsce mamy Świętokrzyską Kuźnię Smaków, która znajduje się właśnie w województwie świętokrzyskim. Do tej kuźni smaków należy około 80 bądź też 90 obiektów, które mają w swojej ofercie popularne, tradycyjne potrawy województwa świętokrzyskiego. Drugim najbardziej popularnym szlakiem kulinarnym są podkarpackie smaki, natomiast na trzecim miejscu mamy nasz wielkopolski szlak kulinarny, czyli kaliskie smaki. Czyli jak sama nazwa mówi, jest to szlak znajdujący się w Kaliszu i Kalisz stara się turystów swoich przyciągnąć właśnie poprzez najpyszniejsze potrawy. Tak naprawdę to potrawy najbardziej trafiają w serca turystów, ponieważ oddziałują na wszystkie zmysły, a w szczególności na zmysł smaku. Jakie mamy ciekawostki? Chciałam Wam przedstawić parę ciekawostek kulinarnych. Myślę, że będziecie zaskoczeni. Nie wiem, czy wiecie, ale sok pomidorowy jest hitem przestworzy. Kiedy latamy samolotem, nasz smak jest całkiem inny. Bardziej wyczuwamy smak słodki, natomiast mniej wyczuwamy smak gorzki i słony. Dlatego też sok pomidorowy nam bardzo smakuje, wydaje nam się on bardzo słodki, kiedy pijemy go właśnie podczas lotu samolotem. Zaraz po piwie jest drugim najchętniej zamawianym napojem podczas lotów samolotowych. Kolejną ciekawostką jest to, że jeżeli jedliście już kiedyś figę, to zjedliście też osę. Dlaczego? Bo osy zapylają figi. I kiedy osa zapyli figę, to traci swoje skrzydła, wchodząc do tej figi właśnie. I niestety nie ma możliwości już się wydostania z niej. I później dopiero enzymy z tej figi ją rozkładają i ona jakby zostaje tam na zawsze. Także jedząc figę, jemy też niejako osę. Dlaczego się garbimy na starość? Bo ludzie dzielą 60% DNA z bananami. Oczywiście żartowałam, nie dlatego się garbimy, natomiast rzeczywiście 60% naszego DNA jest identyczne jak DNA bananów. Dalej brukselka, brokuły, kapusta, kalafior i kalarepa pochodzą dokładnie z tej samej rośliny. Nie wiem, czy wiecie, ale brukselka, brokuły, kapusta i kalafior, ale też kalarepa, wszystkie te warzywa pochodzą od jednej i tej samej rośliny. Jest to wynikiem wieloletniej selekcji i uprawy tej rośliny. Dalej, 31 milionów Amerykanów pomija śniadanie. Często to wynika z tego, że jedzą bardzo obfite kolacje i niestety nie mają ochoty na to, żeby zjeść porankiem śniadanie. Najczęściej kupowanym pożywieniem jest świeży chleb. Nie wiem jak wy, ale mnie się wydaje, że chleb nigdy nam się nie znudzi. Sok ananasowy może zmiękczyć mięso, także jest bardzo przydatny w kuchni. Banany, które dzisiaj jemy, to klony. Te banany oryginalne, które były jakby pierwszymi bananami, one niestety już jakby nie pozostało wiele drzew bananowych, tych oryginalnych. Natomiast te, które jemy dzisiaj, to klony. Nie wiem tak naprawdę, czy te oryginalne banany by nam smakowały, bo miały one w sobie nasiona i to całkiem duże. Natomiast w dzisiejszych bananach tych nasion prawie nie widzimy. Ziemniaki to w 80% woda i w 20% masa stała. Amerykanie spożywają najwięcej lodów na świecie, czyli tak jak było przed chwilą powiedziane, nie jedzą śniadania, ale jedzą dużo lodów. Czyli pewnie to jedzenie sprawia im przyjemność, ale niekoniecznie jedzą zdrowo. Najbardziej zdrowym, najzdrowszym owocem na świecie jest właśnie cytryna. Kwaśna, niezbyt smaczna, ale najzdrowsza. Indyk, ryby i ser mają najwyższy stosunek białka do kalorii. I migdały są członkiem rodziny brzoskwiniowej. Kto by pomyślał, że brzoskwinia i migdał mogą mieć ze sobą coś wspólnego. W Polsce mamy aż 96 produktów tradycyjnych. I kilka z nich Wam przedstawimy. Pierwszym, myślę, że znacie, że jedliście, są plędze. U mnie w domu na to mówi się plinze, ale nazw jest jeszcze więcej. Są to plędze, plinze, czy też placki kartoflane, albo po prostu placki ziemniaczane. Oczywiście, tak jak nazwa wskazuje, są to placki zrobione w głównej mierze z ziemniaków o owalnym bądź okrągłym kształcie, lekko przypieczone, z cebulką, bardzo smaczne, niestety nieco tłuste. Kolejną potrawą tradycyjną w Polsce jest czernina. Nie życzę żadnemu przyszłemu zięciowi, żeby taką potrawę dostał od swojej teściowej. Jest to oczywiście zupa, która jest zrobiona w głównej mierze z krwi, o lekko takim słodko-kwaśnym smaku, z widocznymi suszonymi owocami, gotowanymi warzywami, kawałkami mięsa. Kolejne potrawy teraz przedstawi Wam mój kolega Norbert. Oddaję głos. Kontynuując potrawy, o których już troszeczkę wspomniała moja koleżanka, kolejną potrawą jest rumpuć, zwany również w innych częściach Wielkopolski eintopfem. Jest to zupa z widocznymi kawałkami mięsa oraz warzyw. W tej zupie przoduje przede wszystkim marchewka, zielony groszek, żółte ziemniaki oraz inne warzywa. Konsystencja tej zupy jest dość gęsta, natomiast ma taki posmak zupy warzywnej z aromatem mięsnym. Kolejną potrawą jest szabel w zalewie. Jest to nic innego jak fasolka szparagowa, która jest podawana w całości i jest tutaj ona dość twardej konsystencji. Smak tej fasolki to delikatny, charakterystyczny smak dla fasolki szparagowej. Kolejna potrawa jest to potrawa podczos, która przypomina taką kapustę z dużą ilością ziemniaków w mundurkach. Kształt tej potrawy jest w zależności oczywiście od naczynia, w którym jest ona przygotowana. Smak tej potrawy jest bardzo wyrazisty, a przede wszystkim pikantny i śmietankowy. Kolejną potrawą jest pyrczok. Swoim wyglądem przypomina gęstą masę, która przypomina taką ziemniaczaną zapiekankę. Jej kształt jest oczywiście w zależności od naczynia, w którym ją przygotujemy, natomiast kolor jest ciemnobrązowy na zewnątrz, natomiast szaro-żółty w środku. Jest to intensywny, wyczuwalny smak pieczonych ziemniaków, oczywiście z posmakiem majeranku, tymianku oraz wędzonki. Kolejną potrawą jest napój z chyćki. Czym jest chyćka? To jest kwiat czarnego bzu. Smak tej potrawy jest dość słodki, bardzo aromatyczny, charakterystyczny oczywiście tutaj posmak bzu. Barwa tego napoju jest jasno-słomkowa. Kolejną potrawą jest bambrzok. Dość podobny do pyrczoka, o którym już mówiłem na poprzednim slajdzie. Bardzo dobra potrawa, niejednokrotnie się tutaj jadłem, więc serdecznie polecam. Są to pieczone ziemniaki z wykorzystaniem, do której dodaje się oczywiście boczek wędzony i zapieka się ją w piekarniku. Przypomina to taki placek drożdżowy, tylko zamiast drożdży wykorzystuje się tutaj ziemniaki. Ogród agroturysty. W tym ogrodzie agroturysty, tak jak już koleżanka wspomniała, coraz częściej ta agroturystyka odgrywa kluczową rolę w wędrówkach ludności, którzy chcą odpocząć od miejskiego zgiełku. Podczas tutaj różnego rodzaju pobytów właśnie na wsi spożywa się te tradycyjne i regionalne potrawy. Przedstawimy na kolejnym slajdzie. Chcielibyśmy Państwu przedstawić znaki, które możecie Państwo kojarzyć z różnych produktów zakupowanych w sklepie. Jest to znak chronionych oznaczeń geograficznych, chroniony znak pochodzenia oraz żywność ekologiczna. Może znacie Państwo przykłady? Nieczęsto można je spotkać w różnego rodzaju sklepach czy dyskontach. Jakie to są potrawy? W przypadku chronionych oznaczeń geograficznych nazwa wykorzystuje w swoim nazwie oczywiście tych produktów, wykorzystuje region, kraj, w skrajnych przypadkach, z którego dany produkt się wywodzi. Cechą charakterystyczną tych produktów jest to, że przynajmniej jeden z etapów produkcji musi odbywać się na danym terenie. Na przedstawionym slajdzie widzicie Państwo przykłady takich produktów. Są to na przykład andruty kaliskie, rogal świętomarciński czy też oscypek. Kolejna gama produktów to produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego. Coraz częściej takie produkty można spotkać na sklepowych półkach. Między innymi produktami ekologicznymi są muesli z owocami, czy też ciasteczka maślane, a nawet i herbata zielona. Kolejną gamę produktów stanowią produkty o chronionych nazw pochodzenia. Czyli wszystkie etapy produktu, one również w swojej nazwie wykorzystują region, z którego się wywodzą, natomiast cechą charakterystyczną odróżniającą ich od poprzednich produktów jest to, że wszystkie etapy produkcji odbywają się na danym terenie. Do tych produktów można zaliczyć m.in. kiełbasę białą parzaną wielkopolską, które są właśnie coraz częściej, można ją spotkać w sklepach, które proponują właśnie produkty ekologiczne czy produkty też tradycyjne. Kolejną rzeczą, o której chciałbym Państwu troszeczkę opowiedzieć, to Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Co to w ogóle jest? Jest to zrzeszenie producentów i przetwórców, restauratorów z poszczególnych regionów Europy, którą tak naprawdę głównym zadaniem jest chronić dziedzictwa kulinarnego. Wywodzi się ze szwedzkiej miejscowości Skania, czy też z duńskiej wyspy Bornholm, które to chciały chronić tradycyjne potrawy oraz tutaj rolników, którzy funkcjonowali właśnie w wskazanych miejscowościach. Obecnie pomysł ten spodobał się i rozwinął się na całą tutaj Europę. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego skupia 45 regionów, 1491 członków oraz 732 przepisy. Również sieć dziedzictwa kulinarnego rozwinęła się na terytorium naszego kraju. Obecnie mamy 727 członków, przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz mazowieckim. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska rzesza aktualnie 124 członków, wśród których zaliczymy 52 przedsiębiorców kategorii restauracje i inne punkty gastronomiczne. Są to restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, które zachęcają konsumentów do spożycia tradycyjnych i regionalnych produktów. To jeden przedsiębiorca w kategorii sklep oraz 71 przedsiębiorców w kategorii producenci surowców z rolnictwa, czy też ogrodnicy i przedsiębiorstwa zajmujące się też rybołówstwem i przetwórcy żywności. Wśród producentów i przetwórców żywności znajdują się 12 producentów wędlin, 18 przetwórni owocowo-warzywnych, 10 pasiek, 9 zakładów mleczarskich, 4 tłocznie olejów na zimno, 10 zakładów cukierniczo-piekarniczych oraz 8 gospodarstw ekologicznych. Co daje takie uczestnictwo? Wśród szeregu korzyści wynikających z uczestnictwa w sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski możecie Państwo przede wszystkim uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, mieć stały dostęp do materiałów szkoleniowych, uczestniczyć w różnego rodzaju eventach, czy także uczestniczyć w bezpłatnych reklamach. Przede wszystkim mają też Państwo lepszy dostęp do informacji branżowych, ale też, co ważne, możliwość oznakowania produktów z użyciem logo. Coraz częściej ludzie zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale na jakość produktów. Takie oznaczenie właśnie dziedzictwem kulinarnym Wielkopolski zachęca potencjalnych konsumentów do spożycia właśnie produktów w swojej restauracji. Na załączonym tutaj obrazku widzicie Państwo różnego rodzaju eventy, gdzie Sieć Dziedzictwa Kulinarnego przedstawia swoje produkty. Bardzo popularny jest Smaki Regionów, czyli event odbywający się w międzynarodowych targach poznańskich, co roku oczywiście w okolicach września. No oczywiście w tym roku w dobie panującej epidemii nie jest to możliwe, aczkolwiek w poprzednich latach był to event, na który przyjeżdżało bardzo dużo osób. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że wraz z Patrycją przedstawiliśmy pokrótce i zachęcaliśmy do spożycia tradycyjnych potraw. Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się w innej formie stacjonarnie na naszym uniwersytecie, gdzie nie tylko dowiecie się nowych informacji o różnego rodzaju produktach, ale skosztujecie tych produktów tutaj na miejscu. Dziękujemy za uwagę.